przybiegłam, bo Jezus nalegał, abym pisała. Przywołałem cię. Odczułam i zobaczyłam wewnętrznie Jezusa szczęśliwego. Tak, czuję się szczęśliwy. Chodź, będziemy pracować. Powtórzę ci moje pragnienia. Wasulo, nie bój się ujawniać moich dzieł. Panie, porównuję się z tą naszą dobrą, impulsywną przyjaciółką M. Jestem teraz niecierpliwa jak ona. Chciałabym, żeby wydarzenia następowały szybko. Jutro, dziś, teraz. Jeśli to możliwe, żeby wszystkie twoje pragnienia i wszystko, czego sobie życzysz, zostało spełnione. Ciernie usunięte i wyrzucone daleko. Włócznia wyjęta teraz z twego serca. Wasulo, nie śpiesz się. Czuję, jak jego ręka głaszcze moją głowę. Posłuchaj jeszcze moich pragnień. Chciałbym przypomnieć im moje drogi. Chciałbym, aby powstrzymali się od wypuszczania zatrutych strzał. Wasulo, czy ja byłem politykiem? Jezus zaskoczył mnie swoim pytaniem. Miał zmieniony ton głosu. No cóż, nawet ja tym razem wiem, że nie byłeś politykiem. Właśnie, ja nie byłem politykiem, Wasulo. Kim byłem, twoim zdaniem? Czy chcesz powiedzieć, panie, kiedy żyłeś na ziemi? Tak. Umiłowanym synem Boga. Tak, widzisz, nawet ty wiedziałaś, że ja nie byłem politykiem. Wasulo, zastanówmy się. Jezus zastanawiał się swoim zwyczajem, mając jedną rękę na pasie, a łokieć drugiej ręki wsparty na niej. I palec wskazujący oparty na swoim policzku. Czy kiedykolwiek czułaś w całym moim orędziu ślad niegodziwości z mojej strony? Nie, panie, nigdy. Dobrze. Co chcesz powiedzieć, panie? Jak się czułaś, Wasulo? Jezus zignorował moje pytanie. Czułam się rozpieszczana przez ciebie, ogromnie kochana, przygarnięta. Czułam, że mi wybaczyłeś. Mów dalej. Czułam się upojona twoją miłością, czułam pokój, to cudowne. Nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, jak w tych momentach, gdy znajdowałam się z tobą. Dzięki twojej miłości ukazałeś mi na nowo drogę, ucząc mnie miłości, świętości, pokory. Tak, widzisz, Wasulo, nie ma żadnego śladu politycznego buntowania kogokolwiek. Jezus uczynił ręką gest, akcentując słowo żadnego. Taki właśnie jestem, cały jestem miłością i chciałbym, aby takimi byli moi prawdziwi uczniowie. Posłuchaj mnie, ja jestem Kościołem. W tym sensie, że z głową Kościoła będącego jego ciałem. Uwielbiony Jezus Chrystus stanowi najważniejszy element swojego mistycznego ciała, Kościoła, jego głowę. Podobnie poucza przypowieść o winnym krzewie.
Jezus Chrystus jest winnym krzewem, a my latoroślami. Zbawiciel zatem utożsamia się z Kościołem i równocześnie różni się od Niego, o czym w szczególności poucza święty Paweł i Apokalipsa, nazywając Jezusa oblubieńcem Kościoła oblubienicy. Księga Apokalipsy, rozdział 21, wers 2. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Posłuchaj mnie, ja jestem Kościołem, nigdy tego nie zapominaj. Przyjmij mój pokój, Wasulo.